Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć, Kornelia Młynarczyk i Mateusz Piendel. Witamy w kolejnym odcinku Westerplatte Młodych. Gdyby temat dzisiejszego odcinka przekonwertować na imię i nazwisko jakiejś znanej osoby, na myśl od razu nasuwa się Mary Wagner. Jest to kanadyjska działaczka pro-life, znana głównie z tego, że protestuje pod klinikami aborcyjnymi. Obecnie po raz kolejny przebywa za to w więzieniu. Wspominamy o niej dlatego, że temat dzisiejszego programu jest związany z tym, co robiła, czego broniła i za co teraz jest właśnie w więzieniu. A mowa o obronie życia. Temat dzisiejszego odcinka to Brońmy Życia. Facebook już wystartował, a tam czeka na was Jakub. Dzisiejsze pytanie na Facebooka to właściwie nie pytanie, a dwa pytania. Pierwsze to, w jaki sposób można troszczyć się o życie, a drugie, dlaczego ludzie kwestionują prawo do życia dzieci nienarodzonych. To są dwa pytania, dlatego myślę, że komentarzy w tym odcinku nie zabraknie. Ja myślę, że nie braknie także SMS-ów. Możecie je wysyłać pod numer, który wyświetla się właśnie u dołu ekranu. My teraz zapraszamy was na felieton Witolda Ludwika, do którego rysunki stworzył Michał Matuszak. Hop, hop! Hop, hop, czy ktoś mnie słyszy? Siedzę sobie u Pana Boga na chmurce i z ekscytacji mam pełną pieluszkę, bo za chwilę przyfrunie po mnie bocian i zaniesie do mojej mamy. Bo to nieprawda, że dzieci wyskakują z kapusty. Już się nie mogę doczekać, choć tu z góry świat wygląda naprawdę bardzo ładnie. Pan Piotr codziennie otwiera swoimi złotymi kluczami dużą bramę i serdecznie wita wielu starszych ludzi. Niekiedy mówi im: o, ciebie się nie spodziewałem, ale potem czyta ich wejściówki z dobrymi uczynkami i wpuszcza do nieba. Bardzo się smuci, kiedy czasem wita ludzi młodych, ale ostatnio zauważyłem, że jego długa broda jest jeszcze bardziej siwa. Bo tam, obok dużej bramy, jest taka mała furteczka, przez którą, owinięte w małe pieluszki, przyfruwają małe aniołki. Podobno są bardzo smutne, bo nie było dla nich miejsca na ziemi. Zauważyłem, że Pan Bóg je bardzo kocha. Często widzę, jak się przechadza po niebie z takim miłym dziadziusiem o lasce. Żywo gestykulują i mają bardzo smutne miny. Raz usłyszałem, jak Pan Bóg poklepał go po plecach i pocieszał: nie przejmuj się, Karol. Zrobiłeś tak wiele, ile nie uczynił żaden człowiek. Nie martw się. Nie wszyscy jeszcze zapomnieli o tobie. Nie wiem, co miał na myśli, ale dziadziuś Karol chyba bardzo kochał te małe dzieci i kroi mu się serce, jak do nieba wchodzą te małe aniołki. Nie wszystkie mają rączki i twarze, bo tam na dole chyba zrobiono im coś brzydkiego, ale wszyscy i tak je tutaj bardzo kochają. Aha, jutro jest mój wielki dzień. Chciałbym, żeby mi dali takie okulary lotnicze i skórzany kask, bo wy sobie nie myślcie. Latanie na bocianie jest trudniejsze niż siedzenie na nocniku. Tylko że podobno jest brzydka pogoda na ziemi i jeszcze się jutro nie urodzę. Oby moja mama się nie rozmyśliła. Dziadziuś Karol poklepał mnie po główce, żebym się nie martwił i że moja ziemska mamusia na pewno mnie mocno pokocha. Mam nadzieję, że tam na dole czeka na mnie z butelką ciepłego mleka i że to nieprawda, co wygadują bociany, że na dzień dobry dostanę klapsa od cioci w białym fartuszku. Był to felieton Witolda Ludwika i Michała Matuszaka, a my dziś w Strefie Młodych witamy Małgosię Sołtych z Ruchu Czystych Serc z Warszawy, Rafała Gazę z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i Anię Trutowską z Fundacji Pro Prawo do Życia. Rozmowę prowadzi Maria Sołtych, również z Ruchu Czystych Serc z Warszawy. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Właśnie, można sobie postawić pytanie, dlaczego tematem naszej dzisiejszej audycji jest Brońmy Życia, kiedy mamy XXI wiek, prawa człowieka są sformułowane, dyskutuje się o nich szeroko na poziomie międzynarodowym. Wprowadzaniem tych praw, uznawaniem tych praw szczycą się szczególnie państwa wysoko rozwinięte, czy państwa Europy Zachodniej, czy Stany Zjednoczone. A tymczasem właśnie można przywołać takie statystyki, do których kto chce może zajrzeć, że na przykład w ciągu roku w wyniku samej aborcji ginie 50 milionów nienarodzonych dzieci. W skali wszystkich lat, w których jest wykonywana aborcja na świecie, to jest aż od 1922 roku do 2012 roku, gdzie są dostępne dane, to jest już prawie miliard osób. Więc tak naprawdę widzimy tu, że jest jakieś takie głębokie zakłamanie, że właśnie te kraje zachodnie bardzo na wokandę podnoszą właśnie te prawo człowieka, obronę życia, a tak naprawdę z drugiej strony widzimy te statystyki. Więc
jakich praw bronią te kraje zachodnie? Czy te prawa człowieka, one są sformułowane dobrze, prawidłowo, czy może chodzi o ich interpretację? Gdzie jest jakby tutaj to zakłamanie występuje? Trzeba jasno powiedzieć, że oni nie bronią, może powiem za ostro, ale chyba tak trzeba, nie bronią praw człowieka, tylko bronią praw pieniędzy, bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A z tym nazewnictwem, czyli Zachód, my bronimy życia, jesteśmy super, jesteśmy pro-life i tak dalej, i tak dalej. To też bym się strzegł, bo... Właśnie Zachód nie jest pro-life. Właśnie. Pro-choice, bo to jest tak, że no, z tego, co obserwujemy, co się dzieje na świecie i jak czasami mi się też zdarza, jak rozmawiam ze znajomymi, co mówią, to no tak, tak, że życie oczywiście jasne i najbardziej to w ogóle zwierzęta, życie zwierząt, to w ogóle nie, dużo osób bardzo przechodzi na wegetarianizm, bo trzeba bronić życia zwierząt, bo są bezbronne, a z drugiej strony właśnie na przykład życie ludzi się podważa, tak? Kiedy się zaczyna to życie człowieka? No właśnie, czy naukowo możemy to stwierdzić, czy to jest właśnie też zabobon? Jak najbardziej jest to fakt naukowy w tym momencie, właśnie tutaj zauważmy pewien paradoks, szczególnie na Zachodzie, gdzie rzeczywiście ta nauka już poszła bardzo do przodu, gdzie ten postęp jest tak bardzo podkreślany, wciąż kwestionuje się to, że życie ludzkie zaczyna się od momentu zapłodnienia, co jest faktem naukowym, to nie jest żaden pogląd, żaden przesąd czy takie rzeczy, prawda? To teza. Dokładnie, dokładnie. Paradoksalne jest to, że często gęsto spotykam ludzi, którzy twierdzą, że dziecko, czy człowiek jest dopiero od któregoś miesiąca, także zastanawiam się, czy nagle jest transformacja płodu w człowieka. To jest śmieszne, ale przykre też. No tak. Te określenia tutaj właśnie embrion, płód i tak dalej, tutaj trzeba jasno podkreślić, że to są po prostu etapy rozwoju człowieka, ale to jest człowiek od początku. To nie znaczy, że jak ktoś powie embrion, to od razu automatycznie uznaje, że to nie jest człowiek, tylko po prostu to są medyczne określenia też, prawda? Czyli po prostu tak, to jest, jest płód, na przykład w łonie matki jest płód, potem jest, jak już się narodzi, jest noworodek, niemowlę, potem dziecko, prawda? Więc to są, ale kto jest w stanie postawić granice? Są takie próby zresztą, żeby powiedzieć, od tego czasu, na przykład, kiedy dziecko zaczyna czuć ból, już nie można robić nad aborcji. Będziemy się zastanawiać w kolejnym czasie. Przerwać dyskusję, bo zobaczymy, co dzieje się na Facebooku. Kuba? Na Facebooku już się pojawiły pierwsze komentarze, pierwsze odpowiedzi na nasze pytania. Sylwester napisał, że musimy po prostu kochać. Jeśli miłość będzie na pierwszym miejscu, wtedy będziemy troszczyć się o innych i o siebie. Dziękujemy Sylwestrowi za to, że do nas napisał. I oczywiście zachęcam Was do dalszego pisania i odpowiadania na nasze w tym odcinku dwa pytania. Zobaczmy teraz w sądzie, co na temat obrony życia myśli młodzież pochodząca z Torunia. Od chwili poczęcia. Od momentu poczęcia, zresztą chyba to samo twierdzą embriolodzy. Jest to taka granica, która, ona nie jest płynna. Jest jakby, nie jest płynna i wobec tego nie budzi żadnych wątpliwości etycznych. Bo jest jeden konkretny moment i nie ma co dyskutować na tym. Chwili poczęcia. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie wiem, nie jestem o tym przekonany, ale mam taką nadzieję. Moim zdaniem życie człowieka zaczyna się od samego poczęcia. W momencie odłączenia od organizmu matki. Od poczęcia. Myślę, kiedy mamy pierwsze wspomnienia, kiedy po prostu jesteśmy świadomi, jakich wyborów dokonujemy. No moim zdaniem życie człowieka się zaczyna w tej kwestii w momencie poczęcia. Pro-life, no to, że propagować to życie i że właśnie, że to życie zaczyna się od poczęcia, a nie dopiero jak dziecko się urodzi. Przeciwstawienie się nieuzasadnionej aborcji? No czyli takiej po prostu spowodowanej fanaberią albo czyjąś nieodpowiedzialnością? Być za życie, no jak to mówi, no to nie przeszkadzać temu życiu, jak zostało poczęte, no to niech może żyć. Nie wiem, nie mam zdania chyba. Być za życiem, czyli dbać nie tylko o dzieci na przykład jeszcze nienarodzone, czyli o organizm jeszcze nienarodzony, ale także o wszystkich ludzi. No być za życiem. Obrona życia, tak? Obrona życia, nie wiem, poczętego, tak? Opowiadać w jakiś sposób za życiem, za jego ochroną. No bycie za życiem, żeby nie zabijać ludzi, którzy są na przykład chorzy, którzy chcą żyć i po prostu inni jakby nie chcą, żeby oni żyli. No i też właśnie nienarodzonych dzieci, żeby nie zabijać, żeby one też miały szansę się urodzić i doświadczyć tego, czego my doświadczamy na co dzień.
Była to sonda, w której zapytaliśmy o to, co to znaczy być pro-life, a my tymczasem wracamy do rozmowy. Dziękuję bardzo. No właśnie, ta sonda też się odnosi do tego zagadnienia, które już tutaj poruszyliśmy. Czyli właśnie było zadane pytanie, kiedy uważacie, że zaczyna, kiedy się zaczyna życie, tak? Kiedy człowiek się staje człowiekiem. I tu się zdarzały... Kiedy uważamy, tylko no więc jest... właśnie, tu jest też ta różnica, pewnie, prawda? Że niektórzy myślą, ja uważam, że od tego miejsca, prawda? No ja uważam, że od poczęcia. A to, tak jak już powiedziałaś, Aniu, że to jest jakby udowodnione naukowo. Oczywiście. I właśnie wy działacie w takich organizacjach, między innymi, które właśnie tą wiedzę przekazują, prawda, ludziom i formułują jakby te wszystkie dane taki w sposób taki przystępny, prawda, Rafale? To, co powiedziałaś, że znaczy jasno to pokazuje ta sonda, że ludzie nie mają bladego pojęcia, kiedy się zaczyna życie, co nie powinno być w ogóle podważalnym tematem. I jeżeli chodzi o naszą działalność, może nie będę się wypowiadał w imieniu Ani, ale jeżeli chodzi o Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, to przede wszystkim są to materiały edukacyjne, mm-hmm. gdzie są na wyciągnięcie ręki, gdzie są w internecie, jak wszystko inne, co jest dostępne, mm-hmm. tak i to jest dostępne za free, mm-hmm. po prostu do przeczytania i do wyedukowania się najzwyczajniej w świecie. Ja byłam na stronie, to tam są właśnie takie pliki do pobrania, bardzo oczywiście łatwo. Zdjęcia, pliki, listy do parlamentarzystów, że to nie jest tak, że tylko oni nie wiedzą, bo okazuje się, że niektórzy parlamentarzyści też mają problem z tym, mm-hmm. kiedy to się życie na przykład zaczyna. To są ludzie, którzy wprowadzają ustawy, prawda? Prawo, które potem obowiązuje nas wszystkich. I którzy teoretycznie mhm. są wszyscy wykształceni, ale to może nie będziemy tak hardkorowo, ale akcje edukacyjne, spotkania, konferencje różnego rodzaju, ale w momencie, kiedy na przykład już dochodzi do aborcji, tak? Znaczy, może nie dochodzi do aborcji, tylko kiedy matka staje, matka, bo to trzeba powiedzieć jasno, że matką staje się kobieta w momencie, kiedy życie się zaczyna, w momencie poczęcia dziecka. Mhm. Kiedy matka staje przed dylematem, czy zabić swoje dziecko, czy nie zabić. Mhm. I nikt o tym nie powie prosto z mostu, tak jak to powinno być powiedziane, słowami prawdziwymi, tylko zawsze to na okrętkę to jest. Jak jest coś brzydko nazwane, to lepiej to w sreberko obłożyć. Jeżeli chodzi o Polskie Stowarzyszenie, to taka kobieta na przykład, która boi się, że zostanie z tym sama, to najzwyczajniej w świecie może liczyć na wszelką pomoc charytatywną. Mhm. Wystarczy zadzwonić i się skontaktować. Czyli wy prowadzicie właśnie też takie wsparcie dla matek, to jest bardzo ważne, prawda? Że one wiedzą, gdzie się mogą zwrócić, ale też i duchowe takie jakby wsparcie, prawda? Że one poczują, że jest ktoś, komu zależy na nim, prawda? Że na ich, prawda? W takiej trudnej sytuacji. Zresztą jak ktoś chce wiedzieć więcej, to organizujemy typowo konferencje z osobami naukowe, z ludźmi, którzy naprawdę są wykształceni i którzy są obeznani w tym temacie i wiedzą dokładnie, o co chodzi, i mówią o takich ciekawostkach, mhm. o takich rzeczach, o których nie wiemy na co dzień, bo nie wiem, nie studujemy najzwyczajniej w świecie tego, studujemy co innego, tak? Wiemy gdzieś tam zarys, to się dzieje, ale nie wiemy dokładnie, poszczególnie. Więc na przykład konferencje. No właśnie, ale czy można przeżyć swoje życie jakby nie interesując się tym akurat zagadnieniem? Bo jest to chyba coś, co po prostu dotyczy nas wszystkich i no tutaj nikt nie powinien być zwolniony, prawda, z interesowania się z pogłębiania wiedzy. Jak najbardziej. No, jak widać z tych liczb, co przytoczyłaś, ile osób na świecie, dzieci, no ale już osób, prawda, ile ginie, no to jest taka skala problemu, że ja mogę powiedzieć jako osoba wierząca, że też mnie to zobowiązuje jakoś jeszcze bardziej zasady życia chrześcijańskiego, ale myślę, że nie można żyć na tym świecie, po prostu nie interesując się. No, tak jak się ludzie troszczą i martwią się o jak gdzieś na świecie jest wojna, czy jakieś, nie wiem, katastrofy naturalne, gdzie ludzie giną. No, w wyniku aborcji zginęło więcej dzieci niż w wyniku jakiejkolwiek wojny do tej pory, czy jakiegokolwiek kataklizmu, czy reżimu, czy jakieś... Tylko to jest taka jakby no, cicha śmierć, prawda? Chociaż wy próbujecie, Aniu, też no, w taki nawet może dla niektórych drastyczny sposób, ale pokazywać to, co się dzieje, prawda? W tych klinikach za zamkniętymi drzwiami, co organizujecie właśnie, żeby ludzie się dowiedzieli, co się dzieje?
Właśnie, Fundacja Pro Prawo do Życia od około 10 lat organizuje wystawy Wybierz Życie. To jest jeden filar naszej działalności. Drugim są pikiety antyaborcyjne. Podczas tych wydarzeń prezentujemy zdjęcia ofiar aborcji, czyli zdjęcia właśnie dzieci, które zostały zabite. Tak wygląda jedno z takich zdjęć. Oczywiście jest ich więcej, ponieważ przez 25 lat, kiedy mamy wolność w Polsce, ani razu opinia publiczna nie miała okazji dowiedzieć się tak naprawdę, co to jest. Nazywano to terminacją ciąży lub innymi sformułowaniami, które po prostu w żaden sposób nie pokazywały ludziom, że to jest morderstwo niewinnego dziecka. My to uświadamiamy, ponieważ w tym momencie zjawisko to nabiera znamion ludobójstwa. Ludziom trzeba po prostu o tym mówić. I ta metoda jest bardzo skuteczna, ponieważ wpływa, szeroko oddziałuje na odbiorcę. Właśnie, jaki jest odzew? Jaki macie odzew? Myślę, że reakcje są bardzo takie różne. Od jakiejś agresji po podziękowanie, prawda? Jak to wygląda? Bardzo wiele osób jest wdzięcznych za to, że pokazujemy te zdjęcia, ponieważ nie mieli pojęcia, że to tak wygląda. Ja tutaj mogę przytoczyć na przykład takie świadectwa dziewczyny około lat 13, która widziała naszą wystawę. Nigdy nie przypuszczałam, że aborcja to coś tak strasznego. Teraz wiem, że jest zła. Z kolei kobieta lat około 25 mówi, że każdy myśli, że to kwestia prostej decyzji. Jeżeli patrzy się na te zdjęcia, można być w szoku. W świadomości wielu osób aborcja to tylko przecież zabieg usunięcia ciąży. A tu przecież widać, że to są ludzie. Przecież te dzieci mają nogi, ręce, oczy, uszy, serce. Po prostu życie. Aborcja to zabijanie. I w tym momencie wiemy, że w społeczeństwie cały czas rośnie sprzeciw wobec aborcji. Ostatnie badania CBOS-u z 2013 roku mówią, że już 75% Polaków potępia aborcję. Czyli, że spada jakby to przyzwolenie. Przyzwolenie na aborcję. No, tak, myślę, że ta właśnie akcja taka edukacyjna ma bardzo duże... No, taka jest rola powodzenie. Prawdy. Ale również organizujemy inicjatywy ustawodawcze. W tym momencie już składaliśmy trzy projekty, pod którymi łącznie podpisało się ponad 1 000 000 osób. To ma bardzo szeroki tutaj odbiór w społeczeństwie i wpływa między innymi też na zmianę właśnie postaw wobec tego. I na wiosnę będziemy składać kolejny projekt takiej ustawy, projekt ten wprowadza całkowity zakaz aborcji. Także również będziemy zbierać podpisy w całej Polsce. To bardzo. Zobaczcie, jaki jest paradoks w ogóle tego, że mimo wszystko, że są organizacje, które próbują wyedukować ludzi, mimo że są organizacje, które wychodzą do ludzi na ulicach, to i rośnie sprzeciw społeczny przeciw aborcji, to mimo wszystko niektóre media dążą do tego, żeby na siłę ogłupić społeczeństwo, bo to jest ogłupianie społeczeństwa. Każda osoba ma swoje wartości, swój system wartości i każda osoba ma swoją jakąś bazę danych, tak, którą dostaje z zewnątrz. W momencie, kiedy dostaje błędną bazę danych, no to trudno, żeby myślała tak, a nie inaczej. Decyzje. Tak? Ale to jest zawsze taki problem, że prawda i dobro jest trudniejsze do wyboru, bo często wymaga wyrzeczenia, a zło jest takie często zapakowanym cukiereczkiem, prawda, w złotym papierku, który wydaje się atrakcyjny. No, bo hasło takie, no dlaczego kobieta, która na przykład została zgwałcona, że to dziecko będzie jej przypominać o tym strasznym wydarzeniu, co się stało w jej życiu, prawda? To człowiek w pierwszym odruchu, no tak, no przecież jej trzeba pomóc. Dlaczego jej zmuszać się do tego, żeby urodziła dziecko? Ale trzeba to inaczej na to popatrzeć. Dlaczego stała się rzecz straszna, gwałt, prawda, na przykład w tym wypadku? No, dlaczego kobieta ma do tego dodawać jeszcze na swoje sumienie zabicie własnego dziecka, prawda? Ja widziałam na przykład takie świadectwo kobiety, która właśnie w wyniku gwałtu poczęła dziecko i bardzo się bała tego, że to dziecko będzie fizycznie nawet przypominać ojca, czyli gwałciciela. I miała prawo takie, żeby dokonać aborcji, żeby zabić to dziecko. Nie zdecydowała się i Pan Bóg taki pobłogosławił, że ta córka, urodziła jej się córka, wygląda jak jej siostra dosłownie. Jej córka jest tak do niej podobna, mają długie, piękne, blond włosy i teraz ta kobieta mówi, że to było najlepsze w życiu, co jej decyzja, najważniejsza, najlepsza w życiu, że urodziła tą córkę, bo dzięki tej córce ona miała cel dalej przed sobą, żeby żyć dalej, podniosła się, nie była samotna, bo nie miała męża, prawda? I niestety to, o czym mówisz, się to wycina w środowiskach proaborcyjnych. Musimy na razie kończyć. Oddaję głos prowadzącym. Dziękujemy wam na tę chwilę, nasi drodzy goście. I przechodzimy teraz do Kuby, aby sprawdzić komentarz na Facebooku.
rzeczywiście się pojawił, ale myślę, że stać was na więcej i że możecie więcej komentarzy do nas napisać. Myślę, że jest was na tyle dużo przed telewizorami, żeby zapełnić cały program komentarzami. Paweł Ziobro w odpowiedzi na nasze pytanie napisał, że trzeba otwierać więcej okien życia. To jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy troszczyć się o życie. Dziękujemy Pawłowi i tak jak już powiedziałem, zachęcam was gorąco do pisania na naszym fanpage'u i odpowiadania na naszym Facebooku oraz nie zapomnijcie o udostępnieniu naszego profilu. A teraz wysłuchajmy autorytetu doktora inżyniera Antoniego Zięby z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Proszę Państwa, odpowiadając na pytanie, co możemy robić w obronie życia, ja od ponad 30 lat odpowiadam według schematu doktora Johna Wilkiego, świętej pamięci, zmarłego w tym roku, wybitnego obrońcy życia w skali świata. Ten wielki amerykański obrońcy życia sformułował 4 punkty wytyczne dla każdego starego czy młodego obrońcy życia. Pierwsze, modlić. To zmaganie o życie każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres jest wielką walką duchową. I w tej walce duchowej podstawową rolę musi odegrać modlitwa. Bez modlitwy nie będzie żadnych sukcesów, co więcej mogą być wielkie szkody, bo zły duch będzie nas atakował, a tą tarczą, która nas osłoni, będzie ufna, wytrwała modlitwa. Modlitwa za życie. I do tej modlitwy bardzo zachęcam. Przypominam słowa Jana Pawła II, świętego z Nowego Targu, z pierwszej pielgrzymki. I życzę i modlę się o to stale. Modlę się o to stale, żeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Idźmy za przykładem naszego świętego papieża. Drugi punkt. Uczyć się. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny postulat. My w skali świata i Polski żyjemy w świecie manipulacji i zakłamania. I nikt z tej manipulacji nie jest uwolniony. Ja sam nieraz się łapię, że jednak nierzetelne publikacje, głosy czy dziennikarzy, czy polityków zaciemniają mi właściwe spojrzenie na problem obrony życia. Uczymy się. Skąd? Ze stron internetowych, sprawdzonych, znanych organizacji pro-life, z dobrych gazet, z dobrych podręczników, z dobrych płyt DVD, bo musimy tą wiedzę zdobyć, bo ta wiedza jest też ogromnym, pożytecznym, silnym narzędziem w zmaganiu o prawo do życia. Trzeci punkt. Proszę Państwa, jak samiśmy zdobyli wiedzę, dzielimy się innych, czyli uczyć innych. Jak możemy uczyć innych? Zaprosić ich na dobrą stronę internetową. Obejrzyj tą stronę, przeczytaj tam artykuły, obejrzyj tą płytkę, przeczytaj tą gazetę. Chodź ze mną na wykład czy prelekcję pro-life. W ten sposób uczymy. Możemy uczyć, organizując festiwal pro-life, filmów pro-life, organizując wystawę. Możemy uczyć innych, rozdając dobre materiały, ulotki, publikacje. I czwarty punkt. Pomagać. Pomagać w sensie szerokim. Pomagać matkom samotnym, rodzinom wielodzietnym, ale także pomagać tym organizacjom, które bronią życia, bo one są biedne. Bo one są biedne, bo nie mają funduszy z Unii Europejskiej ani z budżetu państwa. Życzę radości i sukcesów w wspaniałej walce w obronie życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. Wysłuchaliście doktora inżyniera Antoniego Zięby. A my wracamy do strefy młodych. Dziękuję bardzo. No właśnie tutaj pana inżynier Antoni Zięba mówił o tej duchowej walce, że ona się też, ta walka o życie się właśnie toczy na dwóch płaszczyznach, że to jest ta płaszczyzna taka fizyczna na świecie, że właśnie trzeba walczyć, żeby no nie było tych klinik aborcyjnych, tak, stawiać te wystawy, organizować pikiety, ale jest jeszcze walka duchowa. Jest walka duchowa, którą no, po prostu do tej walki duchowej jest wezwany każdy z nas. I są takie też pewne formy tej walki już, te formy walki ujęte, prawda? Gdzie każdy się może włączyć. Słuchajcie, im więcej modlitwy, tym lepiej tak naprawdę. Ludzie wierzący o tym doskonale wiedzą. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, jest coś takiego jak krucjata modlitwy w obronie poczętych dzieci. Ile ona lat trwa już?
35 lat. To jest ogrom czasu i mega dużo owoców zebrało, ale RCS miało tak samo. Mhm. Tak, RCS też się włącza w obronę życia, chociażby przez podejmowanie duchowej adopcji dziecka poczętego. I przez to, że młodzi ludzie w ruchu Czystych Serc dbają o swoją czystość, formują siebie, to też zwracają uwagę o to, żeby się o innych troszyć i między innymi właśnie o tych najbardziej bezbronnych. I no, co roku, jak są rekolekcje w lecie, to na każdym turnusie jest taka wspólnie podejmowana, kto chce, to się włącza. I naprawdę tłumy ludzi co roku podejmują tą duchową adopcję i właśnie tak 9 miesięcy i co roku, prawda? Mówiliśmy o dwóch płaszczyznach, ale modlitwa oczywiście przede wszystkim tak, działanie, żeby wspierać, modlitwa, żeby wspierała działanie, bo bez działania fizycznego też nic nie da, ale czy modlitwa, czy działanie, znaczy chodzi mi o to, że ludzie nie mogą być wypróżnieni, tacy bierni na wszystko. Nie zwalnia, brak wiedzy na temat tego, że są modlitwy możliwe i brak wiedzy, że można zobaczyć pikietę, że nie widzieli tej pikiety, tak? To nie zwalnia od odpowiedzialności. A niestety tego braku odpowiedzialności coraz więcej i brak odpowiedzialności wiąże się też z tym, że ludziom się czasem nie chce sprawdzić, nie chce się wejść na tą czy inną stronę, zobaczyć, że jednak może jakaś baza danych jest inna. Na przykład, jeżeli mówię o bazie danych statystycznej, wypisałem sobie tutaj, dr Bernard Nathanson, który był pro-aborterem. Potem był pro-life'owcem, teraz jest pro-life'owcem. Jasno powiedział, że fałszowali dane. I w Stanach na przykład fałszowali na tyle, że było to około 1 000 000 aborcji. Oni mówili, a tak naprawdę było 100 tysięcy. Dalej, jeżeli chodzi, bo kłótnia jest, czy zalegalizować aborcję, czy nie zalegalizować aborcji, tak? No to lecimy do Wielkiej Brytanii, gdzie na przykład przed legalizacją aborcji było 250 tysięcy nielegalnych aborcji podobno, po legalizacji 100 tysięcy. Dalej lecimy. Niemcy 3 miliony przed, po 54 tysiące. No ale o czym to świadczy? O tym, że po prostu jest zakłamanie. Jak może być przed legalizacją więcej i po legalizacji nagle mniej? No nie wiem, mi tu się sens, jakakolwiek logika gdzieś tam gubi. Bernard Nathanson, on się nawrócił, stąd ta jego zmiana, prawda? I pokazał, jaki jest mechanizm. On zobaczył, jak to wygląda. Tak, bo słuchajcie, może ludzie po prostu w większości nie zdają sobie sprawy, z kim jakby się ta walka toczy. Że nie znają wroga, wiecie o co chodzi, że po prostu, że właśnie może to trzeba przybliżyć, że z czym jest to lobby aborcyjne powiązane. Powiedziałem na początku, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Nikt nie mówi o tym, że co się dzieje ze zwłokami abortowanych dzieci. Zwłoki abortowanych dzieci to jest po prostu handel. Mhm. I to organami można tak, na przykład, organami. I to ostatnio można było to ostatnio ogniwo. Sprawa. Tak, ponieważ to się wszystko zaczyna od tej edukacji seksualnej, tej deprawującej edukacji seksualnej typu B, którą również próbowano w Polsce wprowadzić. Nasza fundacja właśnie w 2014 roku złożyła projekt ustawy, który penalizowałby takie sytuacje, gdzie dzieciom poniżej 15 roku życia właśnie dostarczano by na przykład środków ułatwiających podejmowanie współżycia seksualnego i tak dalej. Ale o co chodzi? Wprowadza się tą permisywną edukację seksualną typu B, która bardzo duży nacisk kładzie na to, żeby dokładnie, po prostu, żeby wszędzie i z każdym, tak? I wtedy ci młodzi ludzie, którzy zaczynają już podejmować to współżycie, jasne jest, że właśnie raz, że się tutaj zabezpieczają, bo im to się mówi na tych zajęciach. Czyli środka antykoncepcyjne. Więc raz ogromne pieniądze, rynek dokładnie. Oczywiście potem choroby przenoszone drogą płciową, to również jest plaga. Leczenie. Więc testy, tak? To jest tutaj testy, ogromne pieniądze. Leczenie potem. Dokładnie. Później jakieś pigułki po i aborcja. To jest ogromny biznes i to, co ty mówisz, Rafale, właśnie potem w tej, ostatnio ten skandal z Planned Parenthood, sprzedaż dzieci, więc to jest wszystko ze sobą powiązane i trzeba to widzieć bardzo całościowo w tym. No właśnie, z jednej strony aborcja, gdzie zabijamy, z drugiej strony in vitro. Gdzie sobie sami tworzymy życie, po prostu zamieniamy się w panów życia i śmierci, to jest po prostu
poronione jakieś. No. Mm-hmm. I to nieistotne, czy jesteś, to jest paranoja, to mm-hmm. nieistotne, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie jesteś osobą wierzącą. To nie zwalnia człowieka z myślenia i z jakiejkolwiek odpowiedzialności, a edukacja seksualna, jaka w ogóle ma być wprowadzona, no to od tej odpowiedzialności tak samo. Czy te pigułki Ela One, no po prostu. No. Ale słuchajcie, jest jakaś alternatywa, bo wiele osób też jakby nie wie, no bo to in vitro uderza, na przykład in vitro, prawda, teraz uderza właśnie w to pragnienie, jakby w dobre emocje i uczucia, że ktoś chce mieć dziecko, pragnie mieć dziecka, prawda? Dlaczego zabraniać osobom, które na przykład z powodu jakiejś choroby nie mogły go w sposób naturalny począć dziecka i mieć dziecko, ale bardzo pragną, prawda? No i to człowiek też tak sobie myśli, no i rzeczywiście, no to jest przecież dobre pragnienie, żeby mieć dziecko, ale to jest takie, cel nie uświęca środków, prawda? Jak na przykład ktoś by powiedział, że marzy mu się futro z królików, więc zabije sam sobie 20 czy ileś 50 królików, to od razu jest wrzask, że prawda, protest, że nie można zwierząt bezbronnych zabijać dla jakiejś zachcianki. Ale jak ktoś mówi, że chce mieć dziecko, to po prostu chce mieć dziecko, no to nie wiem, mogę chcieć mieć zabawkę, tak? Tak? Dziecko jest jakby darem, jest osobą, a nie jest przedmiotem, które można chcieć. I to, że ja chcę mieć dziecko, czy ktoś chce mieć dziecko, nie uprawnia do tego, żeby na przykład x innych dzieci zginęło, prawda? Dokładnie. Tak jak zawsze w procedurze in vitro ileś tam zarodków ginie, prawda? Czyli już poczętych dzieci, które... I to jest kolejny raz, kiedy nie mówi się o prawdziwych informacjach. Tak. Wyobraźcie sobie 100 próbówek, na 100 próbówek 3 się rodzą. Tak. Co się dzieje z tym, z tą myślę, resztą? Że to do tych statystyk śmierci dzieci nienarodzonych, to dochodzi teraz właśnie też ta procedura in vitro, prawda? To nam poszerza jeszcze te dane, co tutaj podawaliśmy, to nam jeszcze to niestety poszerza, tak, prawda? Znaczy w Polsce to wygląda w ten sposób właśnie, że w 2013 roku tam było około 1300 aborcji, tak podaje NFZ. Natomiast w 2014 już około 1800. Skąd tak duży wzrost? Bo w poprzednich latach nie było aż tak dużego. No tutaj profesor Hazan również mówi o tym, że to być może jest związane z tym, że upowszechniła się w tym momencie procedura in vitro. Ale tutaj chciałabym też nadmienić, dlaczego to się dzieje. Jest propaganda, która mówi o tym, że to jakoby to miało być leczenie niepłodności. In vitro niczego nie leczy. Kobieta, czy ta para, prawda, jak była niepłodna, jak tego dziecka nie mogła poczęć w sposób naturalny. O tym myślę, że tak nie może dalej, prawda? Jeszcze w następnej naszej wypowiedzi, a teraz oddaję głos do prowadzących. Dziękujemy bardzo. Na Facebooku pojawia się wiele komentarzy, a nam przybliży je Kuba. W odpowiedzi na nasze pytanie napisał Łukasz. Łukasz napisał w następujący sposób. O życie możemy się troszczyć poprzez wspieranie akcji organizowanych w ochronie życia, modlitwę, przez sprzeciwianie się aborcji i wszelkim działaniom zagrażającym życiu. Dziękujemy Łukaszowi. Jeszcze będziemy mieli jedno wejście na Facebooku, dlatego zachęcam Was gorąco do pisania komentarzy i przekazuję głos naszym prowadzącym. A teraz czas na chwilę muzyki. Obejrzyjcie dokładnie teledysk, bo jest związany z dzisiejszym tematem. Piosenkarz Zeta Y w piosence Iskierka. W historię tej dziewczyny wpisany ostry melanż. Chciała być piosenkarką jak Christina Aguilera, lecz jej kariera to modelki profesja. Podróże, romanse, za sesją sesja, coraz bardziej znana, coraz większa pensja. Stało się to w końcu dla niej jak obsesja. Ciągłe szaleństwo jak w znanych wideoklipach. Beztroska, 19-letnia lolita, z boku przy VIP-ach leciała na grubych kwitach. Sesje na Majorce, na Teneryfach, wypita, mówiła, że jest jak Afrodyta. Tak naprawdę leciała w dół jak mi to logiczny Ikar. W tą noc z żoną tym sponsorem wzięła górę i chora logika. Wolny seks, wolne związki różne. Kiedy zostawała sama, wtedy czuła pustkę w próżnię. Jakiś miesiąc później, jeszcze wieczorem z koleżankami popijała w klubie whisky z kolą. Z rana badał ją znajomy ginekolog, oświadczając pod tym sercem jest Boża iskierka. Nowego życia prolog. Każde nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Trwa rzeźnie, winiątek, tego nie ukryje żaden make-up. Żaden make-up, żaden make-up.
Każde nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Zawsze wybieraj życie, tego się nie lękaj. Tego się nie lękaj, tego się nie lękaj. Pierwsze dni w mocnym szoku, panika, rozterka. Mówi, to niemożliwe, zerkając do lusterka. Nasza bohaterka nawet nie wie, kto jest ojcem. Dzwoni po kolei, każdy chce dać pieniądze na aborcję. Rzucając wyrzutem wulgaryzmu w porcję, nikt jej nie przytuli, nie powie, kocham ciebie słońce z twoim brzdącem, że tylko Jezus ma dłonie kojące, potrafiące serca wyjąć raniące ją kolce. Słyszała, gdy odwiedzała swoją babcię, która wzięła ją do siebie jako pięciolatkę, gdy w wypadku straciła ojca matkę. Co dzień babcia odmawiała też za nią różaniec, a wnuczka od lat kilku wybierała z diabłem taniec. Liberalne środowisko zrobiło mózgu pranie dla niej, pseudo przyjaciele i wypowiadane zdanie. Co z twoją karierą, na dalszy rozwój masz perspektyw zero. Dla ciebie przecież to będzie ciężar, myśl o zabójstwie coraz bliżej serca pełza. Adres stron kliniki wpisywała we łzach, otwarta na potrzeby piekielnego węża. Tłumaczyła samą siebie, żeby tego nie zrobiła, gdyby miała kochającego męża. A tymczasem w jej łonie bezbronny skazaniec, jak w celi śmierci, oczekuje na wyroku wykonanie. Ona już zmęczona, zamyka apartament i uderza spanie. Życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Trwa rzeź, niewiniątek, tego nie ukryje żaden make-up, żaden make-up, żaden make-up. Każde nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Zawsze wybieraj życie, tego się nie lękaj. Tego się nie lękaj, tego się nie lękaj. Sen, tak wyraźny i tak rzeczywisty. Znalazła się przez chwilę w miejscu bardzo przyjemnym i zacisznym. Oprócz delikatnego bicia swego serca, czuła ogromne pulsujące serce nad nią, nad tym wszystkim. Czuła, że to serce bardzo kocha i to serce dla niej jest czymś naprawdę bliskim. Nagle jak za ściany usłyszała głos bardzo niski, który mówi o niej chlepek komórek. Po chwili coś innego musnęło jej skórę. To potężne narzędzia, które zaczęły chwytać ją jak szmacianą lalkę, powoli rozdzierając delikatnego ciała strukturę. Przerażenie i krzyk, mamo ratuj. Miażdżący ból, to jakiś horror, to jakiś fatum. Obraz końcowego rezultatu oglądała jakby unosząc się z tego miejsca. Zdała sobie sprawę, że to wszystko mogła odczuć z perspektywy nienarodzonego dziecka. Zimny pot, drzewny płacz, przebudzenie, zerwany kłamstwa płaszcz, przez to senne cierpienie, okamgnienie, jej myślenie zmienia się o 180 stopni. Dziś na jej rękach mały bobas. Cóż za widok słodki, cóż za widok bezcenny i bezcenne pojednanie z Bogiem, którego obwiniała za to, że nie żyją jej rodzice. A dziś sama bez wahania oddałaby życie za tę swoją maleńką iskierkę. Uczynił nam wszechmocny rzeczy wielkie. Zawsze wybieraj życie, by uwielbić Boga w życiu pięknie. By uwielbić Boga w życiu pięknie. W tym życiu zobacz miłość i iskierkę. Uczynił nam wszechmocny rzeczy wielkie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. W każdym życiu zobacz miłość i iskierkę. Uczynił nam wszechmocny rzeczy wielkie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. Był to raper ZY w piosence Iskierka. A my prosimy teraz Strefę Młodych o podsumowanie dzisiejszego tematu. Właśnie myślę, że możemy w ramach podsumowania na koniec powiedzieć jeszcze, jakie są właśnie różnice między in vitro a naprotechnologią. Tak, bo nie skończyliśmy tego tematu. Przede wszystkim trzeba to jasno powiedzieć, że in vitro to nie jest leczenie niepłodności, tylko to jest zabieg, który wiąże się tak samo, który wiąże się przede wszystkim z chorobami. Który wiąże się Nie leczy z wadami u tych dzieci. Z wadami u tych dzieci, ale tak samo jest to, jest to dla kobiet groźne, jeżeli chodzi o zdrowie. Tak? Leczeniem niepłodności jest naprotechnologia. Ale dlaczego nie mówi się o naprotechnologii, a mówi się o in vitro? No, bo przecież in vitro więcej kosztuje. Mhm. No, jakie to jest proste, nie? Mhm.
że in vitro jakby napędza no, po prostu cały rynek, tak, że można te firmy napompowały już ceny, że tak powiem, tak, że to są takie zabiegi drogie. Przede wszystkim nie słyszałem, żeby w wyniku leczenia naprotechnologii zginęło jakieś dziecko. No tak, nie usłyszałem o czymś takim. No bo to są metody naturalne, bo to prawda? To jest leczenie, a nie tworzenie życia, bo tak mi się podoba, bo mam ochotę na bułkę, to pójdę sobie ją kupić. Właśnie, poza tym jeszcze taka diametralna różnica, co mówią osoby, które doświadczyły na przykład zabiegów in vitro, no to jest takie upokorzenie, prawda, że to się wszystko odbywa w takich... Inwazyjnie bardzo. Inwazyjnie, nie jakby nienaturalnie, że dziecko, tak jak prawda, mówimy, że powinno być otoczone miłością, że powinno przyjść w atmosferze miłości, prawda, w tym powinno się jakby powstać z miłości rodziców, a tutaj jest traktowany jak przedmiot. Tak, ogołoceni, prawda? Jak ja się interesowałam właśnie tym, na czym polega in vitro, na protechnologia, to właśnie i czytałam z wywiad z lekarką, która się w tej tematyce porusza, to ona właśnie mówiła, że badania i pary w ogóle w in vitro są bardzo często pobieżne, od razu się jakby wprowadza tą sztuczną metodę, prawda, a na protechnologia jest bardzo szeroką, wykorzystującą wszelkie najnowsze osiągnięcia właśnie nauki, godziwe, czyli takie, które nie zagrażają życiu i godności człowieka, wykorzystuje wszelkie możliwe metody do tego, żeby doprowadzić do naturalnego poczęcia. No właśnie, tu już nie powiemy o szczegółach i nie podamy danych, ale zapraszamy na strony waszych stowarzyszeń, prawda? Żeby o tym wiedzieć, to trzeba po prostu, zresztą nie trzeba wielkiej filozofii, włączyć internet i po prostu najzwyczajniej w świecie tylko o tym też trzeba przeczytać. Wiedzieć, gdzie wejść, prawda? Bo myśmy się spotkali z różnymi fałszowanymi danymi, natomiast u was są te dane sprawdzone i myślę, że można z nich korzystać. I tak naprawdę Małgosia jest żywym dowodem. Czemu nie krzyczy słów typu, ale oni są źli, bo zabraniają tego, zabraniają tamtego, oni ciągle krzyczą, oni ciągle walczą. Kurczę, jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego krzyczą, dlaczego walczą, wejdźcie, przeczytajcie, dowiedzcie się. Świadectwa ludzi, kobiet, które, które popełniły zbrodnię aborcji. No. Można się przyłączyć. Tak, jeżeli chodzi o tej aborcji, na przykład w Polsce, to jest co najmniej troje dzieci dziennie jest zabijanych, szczególnie z powodu właśnie podejrzenia u nich choroby. To możemy zmienić, w tym momencie mamy ogromną szansę. Fundacja Pro Prawo do Życia na wiosnę rusza z kolejną inicjatywą ustawodawczą Stop Aborcji. Zapraszamy na naszą stronę www.stopaborcji.pl, tutaj także na koszulce mam napisane. I tam będą wszelkie informacje od kwietnia, będzie się można włączyć w tą zbiórkę. Wśród rodziny, wśród znajomych te podpisy nam przesłać. A ponieważ tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o skład rządu, jest zmieniona na lepsze, to również jest ogromna szansa, że wreszcie coś się zmieni i każde dziecko w Polsce będzie miało prawo do życia. Ja bym tylko chciał to podsumować i poprosić takim w sumie apelem, żebyśmy włączyli myślenie, naprawdę, żeby widzowie włączyli myślenie, a jeżeli oni już włączą myślenie, to żeby zaprosili do tego myślenia innych, bo to nie boli. Ja mogę jeszcze też ze strony Ruchu Czystych Serc i zachęcić widzów do sięgnięcia po chociażby Miłujcie się, w którym są, jeżeli mają wątpliwości co do danych, bo nie wiedzą, które to jedno źródło mówi tak, to drugie źródło mówi tak i naprawdę nie są, już są zdezorientowani, to poczytać świadectwa. W Miłujcie się jest bardzo dużo świadectw osób, kobiet, które na przykład bardzo cierpiały po dokonaniu aborcji i były po prostu na skraju życia, można powiedzieć, bo tak ciężko przeżyły to, że ten wielki grzech zabicia swojego dziecka, cierpiały bardzo, nawróciły się i dzięki Panu Bogu po prostu no, jakoś te rany się zabliźniają, prawda? I z kolei też świadectwa kobiet, które zaufały, nie dokonały aborcji i teraz wiedzą, że to była najlepsza decyzja w ich życiu. Więc mi się wydaje, że szczególnie jak teraz właśnie się zbliżają święta Bożego Narodzenia, czas, kiedy skupiamy się na cudzie życia, prawda? Pan Bóg przyszedł, narodził się w ciele człowieka. Właśnie był takim małym dzieciątkiem nienarodzonym, nienarodzonym najpierw, ale potem bezbronnym małym dzieciątkiem. To właśnie, drodzy widzowie, po prostu też no, zachęcamy. Zapraszamy do włączenia się właśnie w te inicjatywy wszystkie. Każdy może się włączyć w to, prawda? Opieramy się na tym, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia i że ludzi się nie zabija. To jest dziękujemy wam bardzo. Paweł II powiedział bardzo ładnie, najważniejsze wyzwanie jest wezwanie do modlitwy. Tak. I do działania, ponieważ módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działajcie, jakby zależało tylko od was.
My dziękujemy za podsumowanie w Strefie Młodych, ale nie zapominamy też o naszych internautach, a tam czeka Jakub. Prosimy. Na naszym Facebooku komentarze pojawiają się przez cały czas trwania programu. Piotrek na sam koniec napisał, że obecnie ludzie troszczą się przede wszystkim o swój komfort i wygodę, zapominają o trosce o innych. Szczególnie w czasie świąt Bożego Narodzenia powinniśmy zwracać na to uwagę i głośno mówić o potrzebach ochrony życia. Dziękuję, że do nas pisaliście, dziękuję, że pisaliście komentarze przez cały program. Ja chciałbym wam tylko przypomnieć, że zostaje na Facebooku dla was cały czas, przez cały tydzień cały czas możecie do nas pisać i zachęcam do udostępniania naszego profilu, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej liczby internautów. Ja się z wami żegnam i oddaję głos naszym prowadzącym. Aborcja, in vitro, naprotechnologia – są to słowa, które w dzisiejszym społeczeństwie wywołują wiele kłótni, dyskusji oraz kontrowersji. Wokół nich krąży wiele opinii. Jedni są za, inni przeciw. Jednak myślę, że odpowiedź na to pytanie znaleźliśmy w dzisiejszym odcinku. Podjęliśmy go z tego względu, że zbliżamy się teraz do świąt Bożego Narodzenia. Dlatego musimy również zauważyć to, że Pan Jezus też kiedyś był małym, bezbronnym i niewinnym dzieciątkiem, o życie którego w dzisiejszych czasach toczy się prawdziwa batalia. A my w imieniu naszej ekipy na nadchodzące święta życzymy wam szczęścia, zdrowia, rodzinnej atmosfery. Dużo, dużo uśmiechu, wielu spełnionych marzeń oraz błogosławieństwa od narodzonej dzieciny. I do zobaczenia w przyszłym 2016 roku. Nie zapomnijcie oglądać kolejnego odcinka naszego programu już w styczniu 2016 roku. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.